Dzień dobry, moi drodzy. Dzień trzeci na szlaku Orlich Gniazd. Jest godzina 7:10 i za chwileczkę ruszamy w naszą podróż, która dzisiaj będzie miała około 38 do 40 km. Miało być krócej dzisiaj, ani jakoś nie uda mi się. Idziemy zacząć zamek. Jest godzina 7:10, właściwie tu już jest 7:20. Mam nadzieję, że zamek będzie otwarty. Agroturystyka u pana Eugeniusza. No, pan Eugeniusz jest bardzo specyficznym kolesiem. Jeśli ktoś lubi bardzo czyste łazienki, no to może mu się tam do końca nie spodobać. Zamek przepięknie tonie we mgle. Jest otwarty dopiero od 9 godziny. I właśnie zostałem wyproszony z terenu zamku przez obsługę. Ponieważ jest 7:30, czy jakoś tak. Mnie osobiście najbardziej interesuje maczuga. Zamek super, nie? Ale zobaczymy, może uda nam się tutaj dotrzeć do zamek w Ogrodzieńcu. Ogrodzieńc pod Zamczu. Ruiny zamku należą do największych i najbardziej malowniczo położonych wśród stańców Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. Przyjmuje się, że zamek został wzniesiony z inicjatywy Kazimierza Wielkiego, który przed 1370 przekazał go w dożywotnią dzierżawę przed Borowi z Brzezia. Zamek w 1959-1964 zamek zabezpieczono w formie trwałej ruiny, udostępniono turystom. Czyli jednym słowem sprawdza się powiedzenie Kazimierz Wielki. Tutaj jakieś schody zrobili, żeby tłum mógł forsować mur. Dobrze, dobrze, ale właśnie chyba jesteśmy. Ach, dranie. Ukryli maczugę za murem. Mogłem ich przechytrzyć i wypuścić drona. Myślałem, że może uda mi się tą maczugę jakoś obejść dookoła, ale niestety wracam na szlak, ponieważ teraz jest jeszcze spokojnie, ale od godziny 10 ma być porządny deszczyk. Więc chciałbym jak najwięcej zrobić ujęć dla was, zanim przejdę na GoPro. Klimacik. Czuję się jakbym wszedł do jakiegoś Mordoru albo lasu elfów. Musicie to zobaczyć. Kurwa macie. Las elfów. I tada!
A w ogóle coś jest nie tak, bo tutaj jest czerwony szlak, a na mapie jesteśmy poza czerwonym szlakiem. On w ogóle jakoś obchodzi. A tu jest droga na zamek. Dziwne. Wróciłem na ścieżkę, na szlak, który jest na aplikacji, ale tutaj nie ma oznakowania. A oznakowanie idzie przez parking SPA. O kurczę, i teraz chyba wracam do SPA. Nie, no nie, bokiem, przy płocie można przejść jeszcze obok SPA, ale można równie dobrze przejść przez samo SPA. W ogóle zauważyłem, że z rana mam taki klimacik. O, tutaj był, widzicie? Tutaj był szlak, ale ktoś go zamalował. I ciekawe, czemu szlak zmienił swój bieg bez... No tutaj kolejne oznakowanie zamalowane. Wiewióreczka. Ut. Za mniej więcej godzinę ma zacząć intensywniej padać. Może mi się uda dotrzeć pod jakąś wiatkę albo wiatkę. Ale tutaj wiatr raczej nie ma na szlaku. Ale jakiś przystanek autobusowy, a może jakieś zadaszenie. A jeśli nie, no to co, zaciągnę kaptur na głowę i będę szedł. I to jest fajne właśnie w szlakach długodystansowych, że rozwiązaniem na większość problemów jest po prostu bycie w ruchu. Że nie ma tutaj na trasie wiatr, kłamałem. Bardzo proszę, ogromna wielka wiata, jakieś 6 km za zamkiem Ogrodzieniec. Chyba troszeczkę już nadgryziona zębem czasu, bo mi zaraz się troszeczkę dach zniszczył, no i z daleka było widać, że jest tam chyba niezły syfik wewnątrz, ale gdyby trzeba było, to można się tam zatrzymać. Kocikowo, a tutaj, moi drodzy, znajduje się sklep wielobranżowy, czyli spożywczy. Jak wczoraj był z tymi sklepami trochę problem, to dzisiaj póki co nie ma. Ale ja się tu nie zatrzymuję w sklepie, bo mam wszystko. Mam to, czego chcę. Tiri, tiri, ti, ti. Nie chcę za dużo nieść. Lekki plecak mieć. Tak samo jak wy. W ogóle jak chodziłem na studia i miałem zajęcia z chóru, to pan dał mi bębenek, żebym wybijał rytm i nie śpiewał. Wow, ale piękne miejsce. Wygląda jakbym trafił do jakiegoś parku jurajskiego. Ciekawe. Coś się zaczyna dziać? Czy tylko drzewa szumią swoją pieśń? Tam coś jest. Idziemy zobaczyć.
Ktoś sobie chyba zbudował szałas z całej rolki folii. Ściany jak cię mogę, ale dach chyba nad tym jeszcze musi popracować. Fajnie, fajnie, tylko szkoda, że tego nie posprzątał, nie zabrał ze sobą z powrotem. Bo teraz co? Raczej tu nie wróci. Ach, ci ludzie. Łatwo jest przynieść, nie? Trochę trudniej jest odnieść, zabrać, posprzątać. Użyłem, nie potrzebuję, już nie moje. Nieładnie. Kurhan powstańców 1863 roku, a to jakieś pozostałości po jakiejś fortyfikacji, ewidentnie jakaś fosa albo coś w tym stylu, ale na moich mapach nie, w ogóle ta rzecz nie istnieje, w sensie nie jest zaznaczona, nie opisana, a tutaj bardzo proszę, jaka pomysłowość miejscowych, wykorzystali fragment muru, żeby zrobić, chronić naturę przed pożarem. O. Można. Można żyć inaczej, moi drodzy. Docieramy do Pilic. Ten mur, ta fortyfikacja jest w Pilicach, albo właśnie na obrzeżach tego miasta. Jest 10:30. No i powiem szczerze, że wieje, trochę pada, ale nie jest źle, bo miał być Armagedon jakiś, a tak naprawdę nie jest tak wcale źle. Wow. Czemu to jest nieoznakowane? Przecież to jest, zobaczcie, tu jest więcej tych fragmentów murów. Zajebista. Tego muru, bo chyba długo tu nie będzie stał. Ta wieżyczka jest wsparta takimi metalowymi podporami, bo mur sypie się. No i uważam, że gdyby nie te metalowe podpory, to dawno by się już zawaliła ta wieżyczka. Jeśli ktoś z was wie, co to za miejsce, to napiszcie w komentarzu. Będę wam bardzo wdzięczny. Pozostało mi jakieś 28 km do Rapsztyna. To jest jakieś 8 godzin marszu. Ale ja nocuję w Olkuszu, ponieważ wokół Rapsztyna nie ma żadnych noclegów. Nawet wcześniej też nie ma nic. Wszystko chyba jest pozajmowane. Więc jestem zmuszony nocować w Olkuszu, w hotelu jakimś. To jest 30 km, czyli 20! Boże, próbuję to nagrać już. Siódmy raz. Cały czas ktoś tu jeździ i hałasuje. Mam nadzieję, że słyszycie wszystko. Kolejny zamek na horyzoncie. Tym razem zamek w Smoleniu. Pogoda. I tak jest super, bo miało lać. A w sumie jest taka mrzawka. Nie jest to zbyt przyjemne. Jak sobie przypomnę, jaka była pogoda dwa dni temu, albo wczoraj wieczorem, no to były to wakacje. A teraz jest to jesienna wędrówka polami, lasami. I tak jest całkiem nieźle, ponieważ jak przymierzałem GSB, to tonąłem w błocie. Tutaj pomimo tego deszczyku i tak dalej, to właściwie
jakieś kałuże są, ale bez przesady. Idzie się spoko. W każdym razie zmierzamy tam. W sumie to nie wiem, czy szlak... A, odwiedzimy ten zamek w Smoleniu. Zamek Pilcza w Smoleniu. Uważany za najpiękniejszy z zamków Orlich Gniazd. Jak mówią dawne księgi, wzniesiony w 1227 rokiem. Dalej nie wiem. Pada i będzie padać coraz gorzej. Sprawdzałem radar i okazało się, że miałem dużo szczęścia, ponieważ byliśmy na granicy opadów, ale właśnie idzie taka porządniejsza ulewa i prawdopodobnie od za chwileczkę do godziny mniej więcej 17 będzie padać tak intensywniej, więc nie wiem, czy za chwileczkę nie przejdziemy na GoPro, bo trochę szkoda mi tego aparatu, bo nie chcę, żeby się zniszczył. Ale mam do was jeszcze jedną wiadomość, dobrą wiadomość, dla mnie, dla was może gorsza, nie wiem, zobaczymy. Ale zanim to powiem, rzućmy okiem z góry na zamek. Szacun dla rycerzy w zbrojach opasłych, którzy tutaj wchodzili, żeby rzucić okiem, czy ktoś nie odjeżdża. Dobra, jesteś, o Jezu. To co jeszcze? Wieżyczka, nie? Jak już tu się wdrapałem, wejście na zamek kosztuje, o, taka foska była, jakby jakiś bowolasik chciał do księżniczki. O. Bilet na zamek kosztuje 9 zł. Wczoraj nie chciało mi się zachodzić i zwiedzać tych zamków trochę. Padał deszcz, a dzisiaj też pada, ale mam dobrą wiadomość. O tak, tak, dobrą wiadomość. A mianowicie nie muszę zmierzać do Olkusza, do którego mam jakieś 25 km, tylko do Jaworzna. O, gołąbki, patrzcie. Gołąbki podziwiają widoki. Właściwie to patrzą na chmurę deszczu, która naciąga z tamtej strony. Piękny widoczek stąd. Myślałem, że nic nie będzie widać, ale widać. Ja przyszedłem stamtąd. A tam w dole jadą rowerzyści, bo pod zamkiem była wiata, w której się schronili. Ja też tam chwileczkę postałem. A teraz chyba będę zmierzał w tamtą stronę? Nie, w tamtą. A, tam przyszedłem chyba prosto. Chyba na razie tam gdzieś. Dobrze. Jak to mówi staropolskie przysłowie, nie ma złej pogody, są tylko źle ubrani ludzie. Zemko nie powiedział tego w złą godzinę. Ciągle pada. I chyba nie chcę przestać. A pamiętacie ten wąwóz, taki prosień z paprociami, który mieliśmy niedawno? I tak mi się coś zaczęło kojarzyć. I to, moi drodzy, no nie dam sobie ręki obciąć, ale to może są okopy. Tam 1914 bodajże, bo mijałem tabliczki wcześniej, a nie natknąłem się na te wykopy, te okopy i później pomyślałem sobie, że przecież przez nie przechodziłem. Ale też jest taka możliwość, że to jest stara droga, a nie okopy. Teraz droga prowadzi tędy, a właściwie płynie nią rzeczka. Powiem wam, że jest ostro. Trzeba zejść tutaj na dół do wąwozu. A tam? A tam jest, kurczę, prawie rzeka, nie? Jestem ciekaw, czy mogę pójść górą. I tak chyba zrobię. Przejdę sobie kawałek
górą i sobie zajdę gdzieś tam dalej. Mam nadzieję, że to nie jest zły pomysł. Nie okaże się, że będę się wracać albo schodzić jakimś bardzo stromym zboczem. Oj. Dobra. Moje obejście tutaj odbija. No dobra, schodzę w dół. Chociaż tutaj jeszcze jest taka ścieżynka. Przepięknie. Powiem wam, że gdyby nie ten deszcz, to byłbym na maksa zachwycony tym miejscem. A tak to po prostu trochę walka z żywiołem. Chociaż tak nieźle. No dobra. Tutaj sobie możemy zejść, już jest. Chociaż ta wędrówka tym wąwozikiem, myślę, że na pewno ma swój klimacik. Przed nami Bydlin i kolejny zameczek, a właściwie jego ruiny. Chciałbym cofnąć swoje słowa dotyczące ilości wiatr na szlaku. Dzisiaj mijamy chyba już 10 wiatę. I to są takie wiaty tego typu właśnie, takie ogromne. Ale też mi się wydaje, że dzisiaj szlak pokrywa się ze szlakiem rowerowym, czerwonym szlakiem rowerowym. I wydaje mi się, że to jest bardziej infrastruktura nie do szlaku pieszego, a do rowerowego. A taka ciekawostka, nie wiem gdzie jesteśmy. A, w Bydlinie. Jesteśmy w Bydlinie i szlak w Bydlinie przechodzi przez stadion. Znaczy nie przez sam środek stadionu, bo stadion jest tam, ale tutaj jest taka bieżnia. To prawda nieuczęszczana, ale sobie przechodzimy tędy przez. I to jest takie trochę zastanawiające, ponieważ tam jest płot z bramką, zakaz wjazdu i nie wiesz, czy to jest teren prywatny, czy też nie. I tu no tak dziwnie, ale spoko. Wchodzisz sobie, przechodzisz przez obok boiska, przez bieżnię i kierujesz się za trybuny. Tylko na lasu. Ale jak widać, jest to chyba ścieżka dosyć często uczęszczana, bo solidnie wydeptana. Chyba ma nawet wrażenie, że ktoś z czasem jeździ samochodem albo jakimś pojazdem. No są tu jakieś ruiny zamku, ale nie wiem, nie rzuciło mi się w oczy. Albo zaraz się rzucą, bo może właśnie tędy prowadzi ścieżka na zamek. A idziemy takim mostkiem przez piękny potoczek. Jesteśmy teraz w Golczowice i zmierzamy do Jaroszowiec. I gdzieś tutaj będę miał nocleg, ale okazało się, moi drodzy, że tuż obok jest pustynia błędowska. Co prawda ja tam nie zmierzam. Ja zmierzam szlakiem Orlich Gniazd. O, przepraszam. Ja zmierzam szlakiem Orlich Gniazd. Orzeł czuwa nade mną. A chciałem wam powiedzieć, że od Smoleń tutaj przez te wąwozy było super, ale tutaj już się zrobiło tak trochę monotonne. O, tu są te ruiny zamku w Bydlinie. Zrobiło się tak, o, i szczególnie tutaj, zrobiło się tak monotonnie. I nie wiem, czy to wynika z tego, że czuję się trochę zmęczony dzisiejszym dniem i tą pogodą, czy po prostu jest może mniej atrakcyjny. Nie wiem, myślę, że pogoda, że po prostu pada deszcz i po prostu idzie się. Powiedziałem, że szlak zrobił się mało ciekawy. Zauważyłem, że dzisiaj, jeśli jakąś tezę
rzucę, to za chwilkę okazuje się, że nie mam racji. Chyba brakowało mi po prostu jakiegoś podejścia z kałeczek, żeby było ciekawiej. Chyba to wypłaszczenie było takie trochę nużące, pomimo tego, że prowadziło przez nawet ciekawy las, ale tam od bydlą, czy jak tam było tak sobie. A tutaj jest podejście, tam jest jakieś nawet wyższe wzniesienie. A tam w oddali łomoczą ciężarówki. Przechodziłem przez taką drogę bitą i tam stało chyba z 6 samochodów takich wielkich. Nie wiem, czy tam jakaś żwirownia jest, czy budują drogę. No! Fajnie, fajnie. Żeby tylko jeszcze jutro słońce świeciło, to będzie w ogóle zajebiście. No i to koniec dzisiejszego dnia, moi drodzy. Docieram do gdzie dotarłem? Sprawdzam sobie na mapie Jaroszowiec. Jaroszowiec, moi drodzy, przeszedłem dzisiaj 37 i chyba pół kilometra w 9,5 godziny i to całkiem niezły czas, ponieważ według mapy powinienem przejść 30 km i pokonać je również w 9,5 godziny, czyli zrobiłem 7 km więcej i byłem i mam taki sam czas. Zatrzymałem się w ośrodku wypoczynkowym leśny. Leśny co? Chyba muszę zacząć lecytynę brać, bo nie wiem, czy wiecie, ale lecytyna dobrze działa na pamięć, a jak widzicie, z moją pamięcią nie jest najlepiej. Leśny zakątek i mam całkiem niezły pokój. Mam przy nim już pana Eugeniusza. Naprawdę pan Eugeniusz był hardcore. Bardzo proszę. Dwa łóżka. Własna łazienka. Kącik. Dzisiaj sobie kupiłem wrapy i zjadłem sobie tutaj na miejscu coś. A na korytarzu. Na korytarzu. Hasają kolonistki. Spoko, słuchajcie, no jakby trochę głośno przez dzieciaki, ale jest całkiem nieźle, ponieważ ten pokój kosztował 65 zł, czyli nie jest drogo, a jest tu na przykład basen i sauna. Nie wziąłem kąpielówek, więc na, znaczy dzisiaj już na basen jeszcze jest dzisiaj. Nie, na basen nie. Na saunę może mógłbym sobie pójść, ale a tutaj bardzo proszę zdjęcie pustyni Bełdockiej, która jest w okolicy. Nie sprawdzałem prognozy pogody, jaka pogoda jest jutro. Porozkładałem sobie rzeczy i ładuję baterie. Lubię tak sobie zawsze wieczorem zrobić taki porządek w rzeczach, tak żeby łatwo się w nich odnaleźć. No, ale super. Dziękuję wam serdecznie, że dotrwaliście do końca tego odcinka i niech to szlak.